Legenda polskiego kolarstwa, twórca i organizator Tour de Pologne, miłośnik jazdy konnej, zdrowego stylu życia, skituringu, weganin, człowiek orkiestra, Czesław Lang. Jesteśmy na welodromie, na Mistrzostwach Polski UI23 Orlik. Popraw mnie, jeśli wypowiedziałam coś dobrze, dobrze jesteśmy, źle. Tak. No i sobie myślę, czy ty pamiętasz taki moment, w którym pierwszy raz brałeś udział w takich zawodach? To na pewno nie był taki tor, bo wtedy tory były chyba w ogóle betonowe, albo tak, nawet i nie ubite z ziemi, prawda? Nie były kryte. Nie były kryte. Otwarte, tak. Pamiętasz tą adrenalinę, która była? Pierwszy raz w ogóle na tor przyjechałem, jak byłem w wieku młodzika chyba. Mieszkałem na Kaszubach, tam się urodziłem, no i w związku z tym, że jako ten młodzik, junior, no miałem jakiś tam talent do jazdy indywidualnej na czas, wygrywałem wyścigów bardzo dużo. Polski Związek Kolarski zdecydował się stworzyć nową kadrę torową, której trenerem miał być Stefan Borusz, no i z całej Polski szukali talentów. No i też do mojego klubu Baszty Bytu, do Eusebiusza Marciniaka telefon, żeby ten przyjechał na tor kolarski do Warszawy, na Dynasy, ten stary taki tor na Dynasach. Dojechałem rano, 5 rano, Warszawa jeszcze śpi, miałem rower szosowy z sobą, szukam tego miejsca, gdzie jest ten PZKOL, to było w sali gwardii na ulicy Żelaznej. Spotkałem Jana Magierę, taką legendę polskiego kolarstwa, szczególnie jeżeli chodzi o wyścigi pokoju, wielki mistrz, jeżeli chodzi o jazdę indywidualną na czas i tak dalej. I on się opiekował tymi młodymi kolarzami. No i mówi, no dobra, masz rower szosowy, musimy wziąć torówkę, bo pojedziemy na tor. I tam na dole, w piwnicy tej hali gwardii, były magazyny, gdzie był trzymany cały sprzęt. Słuchaj, to było tak, jakbyś wszedł do jakiegoś skarbca. Rowery, drużyna, która zdobyła Mistrzostwo Świata. Szulkowski, Szosda, Mytnik, Nowicki, podpisane. Opony takie, które tam gdzieś sobie... Zaświeciły ci się oczy. Pudełka pełne sprzętu, Campagnolo, to o którym się ciągle marzyło. No cały taki potężny magazyn. No i ten Jan Magiera znalazł mi jakiś tam ten rower torowy. No i mówię, dobra, to pojedziemy na tor. On mówi, weź, pojedź sobie po takiej ścianie, tak pojedź do góry, zjedź na dół i jeszcze raz do góry. No jak się coś takiego zrobi nie, na odpowiedniej prędkości, to spadniesz. No tak, siła odśrodkowa tutaj musi zadziałać. Dokładnie, oczywiście. Spadłem, przewróciłem się, potłukłem się, mówię, nie, to ja już nie chcę tutaj żadnych zawodów, jadę do domu. Nie, to zostań jeszcze, no dobra. Siedziałem gdzieś tam, bo nie miałem pokoju ani nic, siedziałem gdzieś pod drzewem po tej długiej podróży. No i nic, zawody są po południu z całej Polski, tak jak tutaj teraz widzicie, przyjechali kolarze, przygotowani, wszystko. I startowałem w wyścigu 3 km na dochodzenie. Czyli to z jednej strony jest zawodnik, jeden tu drugi, no i kto szybciej przejedzie 3 km. No i wystartowałem. Tak mi lekko szło, że dogoniłem tego zawodnika, który był przede mną. Pobiłem rekord Polski, wygrałem Mistrzostwa Polski. No i tak się zaczęła moja kariera kolarza torowego. Takie mam wspomnienie z torem, a ten tor, na którym tutaj jesteśmy, naprawdę to już jest taki obiekt XX wieku. Tutaj jako już organizator robiłem Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, przyjeżdżał cały świat, naprawdę piękny obiekt. Pamiętasz swój pierwszy rower? Ty podobno przyniosłeś osobno ramę i kółka do domu. Mój pierwszy rower to była Ukraina mojej mamy. Jak miałem tam 7 czy 8 lat, to podbierałem go mamie, bo wtedy tak, tych rowerów też nie było, już o wyścigowych to zapomnij. A mama miała rower, jeździła zawsze na targ sobie, tam jakieś jajka sprzedać, coś. Dobytowa, z Gostowa do Bytowa, 7 km tam, i uwielbiała jazdę na rowerze. Chyba mam to po niej, bo uwielbiała. No i ja podbierałem ten rower, no ale w związku z tym, że nikt mnie nie nauczył jeździć, to tak wprowadzałem go na górkę, siadałem na tej ramie, bo to była damka, kładłem sobie poduszkę, tu trzymałem kierownicę i nogami hamowałem i zjeżdżałem na dół. I pamiętam, była kiedyś taka piękna, słoneczna niedziela, wróciłem z mamą z kościoła, no biorę ten rower, no i znowu idę pod tą górkę, żeby zjeżdżać. Ja mówię, a co ja będę tak chodził tą sobotę? Próbowałem, siadłem i pojechałem. I się nauczyłem sam jeździć na tym rowerze. No już później nie schodziłem z niego, bo to mi dawało tyle radości. Nie dosiągałem do siodełka, tylko tak, wiesz, na stojąco, wiesz, tu gdzieś nad jezioro, gdzieś tam do lasu na jakieś grzyby, na coś, już nie schodziłem z niego. Oglądałem wyścigi pokoju w telewizji, wtedy były bardzo popularne, między innymi takie nazwiska jak Szurkowski, Szosda, wielcy idole mojego dzieciństwa.
No i zamarzyłem mi taki rower wyścigowy, a w związku z tym, że miałem fantastycznego przyszłego szwagra i on tak mnie zaraził tym, a sam miał rower wyścigowy. No i ja od niego ten rower wyścigowy tam nieraz podbierałem. To był deal, bo wtedy nie było SMS-ów, nie było komórek. O, i spodobała mu się moja siostra. No i mówi, to umów mnie z siostrą gdzieś tam, nie? No bo, że obydwoje zrobiliście dobry interes. No ja mówię, no dobra, panie profesorze, to umówię pana, jak mi pan da rower, żeby pojeździć. No i jako ten SMS jeździłem w tą i z powrotem, przesyłałem wieści, sam na rowerze jeździłem. No i był taki mały wyścig pokoju organizowany, bytowy przez Eusebiusza, przez klub Baszta Bytów. Wystartowałem na rowerze tej damce, którą wziąłem od mamy, odkręciłem jej tam błotniki, bagażnik, żeby była lżejsza. Wygrałeś. I go tam wygrałem. No i tym sam zapisałem się do klubu. Do klubu trener Marciniak mnie mówi, jak chcesz, to przyjedź. Nie wiem, ten wyścig był w niedzielę, przyjedź w poniedziałek, to ci dam rower. Stara rama taka pognieciona, poodbijana i do worka takiego po ziemniakach tam powrzucaliśmy, nie wiem, łańcuch, tryb, przerzutki, wszystko takie, nie wiadomo co do czego, używane, stare, z takim smarach, jakieś dwa koła. No i nic, przywiozłem to do domu, mówię do ojca, mam rower wyścigowy. Ojciec mówi, jaki to rower wyścigowy, chłopie, ty tego w ogóle nigdy nie złożysz. Dwa tygodnie składałem go, taką salę dużą miałem, bo mieszkaliśmy w takim pałacu w Gostkowie, tam były biura i myśmy też mieli takie duże pomieszczenia. Na gazetach, pamiętam, rozłożone te części, jak klocki Lego. Czy wejdzie to do tego, bo przecież nie wiedziałem, jak funkcjonuje przerzutka kolarska. Nic, to wszystkiego się nauczyłem tak jako samouk, ale no w końcu złożyłem ten rower, pomalowałem. No jak wyjechałem, to wszyscy koledzy mi zazdrościli, bo tam w tym rowerze największy bajer to ta kierownica zakrzywiona, wiesz, i te wąskie oponki. To był zielony rower, ja go widziałam na jakimś wywiadzie, prawda? Tak, pamiętam, tak, że jest tak. Zielony. No i te oponki, no masakra, nie można nigdzie było kupić oponek kolarskich. To były kowality niemieckie, nerdowskie i ja pamiętam ten początek swojego kolarstwa, to głównie było szycie cały czas opon. To ja skorzystam z tego, że zaczęło się o takich mówić patentach kolarskich, do czego kolarze używali kiedyś gazet. Gazet, jak było zimno, wiesz? Wtedy nawet ja na Tour de France, czy na Giro d'Italia. To już nie było vertexu. No dokładnie, to wkładało się tutaj, do tej pory zresztą, bo to jest najszybsze, nie? Wkładasz sobie tutaj pod koszulkę gazetę taką, już na zjeździe, wiesz, jedziesz szybko, jedziesz 80 na godzinę, czy nawet nieraz szybciej, przewiewa cię bardzo. No i to bardzo izoluje, fajnie izoluje. Właśnie, to a propos izolacji, ciągnę dalej temat. Ty się bardzo źle zaizolowałeś na jednym ze swoich, gdzie? Tak. W Giro d'Italia? To nie było tak, że trzeba było cię tam, kurczę, prawie reanimować, bo byłeś taki wymarznięty? Wszystkich nas trzeba było reanimować. Był taki wyścig, etap, przez który kończył się Bormio. A jechaliśmy przez Passo Gavia, taka droga nawet nie uczęszczana przez samochody, taki no, szlak wojskowy raczej, wykuta droga w półce, bez asfaltu, bita droga. No i na dole jechaliśmy najpierw Passo Aprica, później jeszcze jedną taką dużą przełęcz, no i to była trzecia przełęcz. Ona tam prawie po 3000 metrów nad poziom. Temperatura spadła, to tak. To wiesz najlepiej, jak to jest. Szybko spadła, padał śnieg z deszczem, a później śniegu tyle napadało. Ten peleton się porwał tak, że nie wiedzieliśmy, gdzie kto jest. W ogóle nie... Bo wy jak jedziecie w takiej kupie, no, to powiem, no, to jednak wydaje mi się, że to ciepło gdzieś tam się generuje. No może to jest to jakaś raczej nie. Nie tam ma, to nie ciepła ma nie ma. Tylko wiesz, jest tak to, ale że... można się schować zawsze z jakimś wiatr, jednak siła wiatru jest, no, za wiatr. Bardzo tak, tak, jak wiatr wieje istotne. Z lewej, z prawej, no to zawsze tam jest troszeczkę przyjemniej. No i przede wszystkim to tempo, które nadają, to też stara się utrzymać, bo sam być może wolniej jechał. No i nic, i ten peleton się porwał. Odjechał jeden kolarz, Belk, no i miał przewagi 2 czy 3 minuty. Później za nim taka grupka, tam nas było z 15, może 20, wszyscy liderzy i tak dalej. No i jedziemy, ja, Leszek Piasecki, Giuseppe Saroni, inni naprawdę świetni kolarze. No i póki jedziesz pod górę, to sama wiesz najlepiej, jest ciepło. No, a później zjeżdżać. Tak, no na górze czekali na nas masażyści z jakimiś tam kurteczkami. Te kurteczki ortalionowe to były takie byle jakie, rękawiczki, to też nie trzymało ciepła. No i nic, gdzieś się przebieraliśmy, tutaj taki śmieszny był moment, kiedy Leszek Piasecki wskoczył do samochodu, pozamykał się i powiedział, że on nie wychodzi. A masażyści mówią, Luigi, otwórz ten...
i nie chciał wyjść w ogóle. W końcu go prosiliśmy, otworzył, wyszedł na ten rower. No i zaczęliśmy zjeżdżać. No to po kilometrze zjazdu wszyscy musieli zejść, bo już nie można było hamować. Wiesz, mózg dawał sygnał do rąk, żeby hamować, a ręce nie hamowały. Wszystko skostniałe, zmarznięte. Później kibice nas ubierali w jakieś swoje puchowe kurtki, coś, ale to już nie można było tego w ogóle. No to hipotermia, myślę, że taka. Tak, ale to taka na maksa, na maksa. Każdy się trząsł. Pierwszy raz widziałem, jak tylu facetów płacze na raz, bo to naprawdę już była desperacja, nie? Zawierucha śnieżna, tu skały, tam las, droga taka, nikogo nie ma, żadnego wozu technicznego, nic. No i tak trochę żeśmy schodzili powoli, gdzie bym nie myślał o jakimś wyścigu, jakimś czasie, tylko żeby przeżyć to. Później zjeżdżaliśmy kawałeczek, znowu wchodziliśmy, no i przyjeżdżała taka masażystka amerykanka, Shirley, i wiozła cały termos taki duży gorącej herbaty z rumem. Zatrzymała się przy nas, no i każdy ten kubek, ja pamiętam, to był prawie wrzątek, a myśmy pili w ogóle nie czując, że się parzysz, nie? No i pociągnęliśmy tam tej herbaty, jeden, dwa kubki. No jakoś tak człowiek się od wewnątrz rozgrzał, trochę ten rum, ten alkohol. No i dał nam jeszcze tyle tej energii, żeby tam do końca zjechać. Normalnie to by się zjeżdżało taki zjazd 10 minut, nawet nie, a myśmy to 2 godziny pokonywali, żeby zjechać na dół. Jak przyjechaliśmy dnie mety, z Leszkiem Piaseckim mieliśmy zawsze jeden pokój. Masażysta nam napuścił całą wannę wody takiej letniej, żeśmy usiedli do tej wanny, piasek po jednej stronie, ja po drugiej, żeśmy tak się patrzyli na siebie i się śmialiśmy, ja z niego, on ze mnie, nie wiedzieliśmy. I tak trzepało nas, wiesz, przez 2 godziny. Nie wyobrażam sobie tego, jaki to musiał być koszmarny wysiłek i zastanawiam się, czy was pchała wtedy siła mięśni, czy siła tu w głowie? Na pewno umysłu, bo mięśnie praktycznie już były tak zmęczone, że gdyby nie ta desperacja, że w ogóle trzeba uratować życie, bo tam byś stanęła, to byś zamarzła, nie? To już nikt nie myślał naprawdę o wysiłku. A ten kolarz, który uciekał pierwszy przed nami, to wyobraź sobie, że gdzieś na szczycie tak był zdesperowany. Była taka piękna dziewczyna, tak jak ty, Włoszka, wzięła go do samochodu i wywiozła. 3 dni go szukali. Ja myślę, że on może do dzisiaj nie żałować tej decyzji. 3 dni go szukali, karabinieri, wszystko, że nie wiem, wpadł w przepaść czy coś. Nie było telefonów komórkowych, nie było niczego. A on miał tak wszystkiego dosyć. Do włoskiej piersi, tak przepraszam. Dosyć, do. Jemu źle tam nie było. No, takie były śmieszne historie. Słuchaj, podobno zakochałeś się w Meksyku. Meksyk jest piękny, w ogóle ludzie są fantastyczni, a ja w ogóle lubię południowców i ich temperament, ich taki pogodny styl życia. Mieszkałem 15 lat w Italii i to, co mnie zawsze we Włochach zachwycało, ich ten właśnie rano wstanie, mam kupę problemów, espresso. Uśmiechnięty, tak bella, jest. Come stai, kawa mała, tak espresso i już wiesz, 100 komplementów, już poleci. Ta radość, że on wstał, że on żyje, że on przekazuje tą dobrą energię, naprawdę jest piękne. Ale ja zaczepiam cię z tym Meksykiem dlatego, że trochę się twoje życie mocno zmieniło. Ty, jak tutaj usiedliśmy, to powiedziałeś, że wracasz z jogi, medytujesz, jesteś wegetarianinem. W ogóle dużo nas łączy, bo ja też jestem wegetarianką, jestem kaszubką, tak jak no ty. Właśnie. Jestem spod znaku byka. No właśnie. No i jak ważne dzisiaj jest dla ciebie to ekologiczne życie, bo ty jednak do tej ekologii bardzo poważnie podchodzisz. Mocno zmieniłeś tryb życia z takiego bardzo, super intensywnego. Bardzo, tak patrzę na tych kolarzy właśnie, jak teraz tutaj są i tak sobie myślę, gdybym ja to wiedział, co wiem teraz, i miał tyle lat, co oni, to wyniki byłyby o wiele, wiele, wiele lepsze. My generalnie popełnialiśmy takie błędy żywieniowe. Młodzi ludzie, no to przetrawią wszystko, nie? Ale ile można by było więcej osiągnąć, gdybyśmy nie byli przebiałkowieni, za dużo białka zwierzęcego. Rano mięso, w obiad mięso, wieczorem mięso, zakwas, suszone nogi i tak dalej. To samo ten nabiał, dużo z tego strasznie było, tu ser taki. Ale ty w ogóle nie jesz nabiału? W ogóle. W ogóle zero sera, nic, niczego? W ogóle jestem weganinem takim w 100%. Myślę, że każdy z nas tak do 50 roku życia to ma taką gwarancję trochę, nie? Że mniej chorób, mniej tego, a po 50, no to zaczyna się, to cię boli, tam to cię boli, jakieś naciśnienie, no to zaczynam tak to czeka. Zaczynam się całkiem blisko. Jeszcze dzieciak jesteś, to masz czas. To się tak nawarstwa, no i idziemy w leki, bo to jest dla nas najłatwiejsze. To nie jest, ale to nie jest rozwiązanie, prawda? Bo to jest dokładnie takie szybko wytłumienie jakby całej to sytuacji zdrowotnej. To jest leczenie skutku, a nie przyczyny. No i ja wpadłem już właśnie w taką
na te tory takie, gdzie bez garści pigułek bym nie mógł funkcjonować. Dlaczego? Dlatego, że przyplątała mi się bardzo nieprzyjemna choroba Meniera. No i później zacząłem to leczyć jakoś tam. Źle to wpłynęło na moje serce, te wszystkie leki, które brałem, bo nagle dostałem arytmię, gdzie kurczę, miałem serce zawsze jak dzwon, wiesz, to było narzędzie pracy. To było moje narzędzie pracy, ja rocznie przejeżdżałem prawie 50 tysięcy kilometrów na rowerze, ciężkie pracy, nie? To serce było przebadane na wszystkie, tam nigdy nie było żadnego feleru. Nagle arytmia, nie mogłem wejść po dwóch schodkach i zadycha. No po prostu do tego jakieś wrzody na żołądku też od tych leków, od tego wszystkiego. No i co? No i po prostu byłem tak zdołowany, nic mnie nie cieszyło. Nie cieszyła mnie ani żadna organizacja wyścigów, ani to, co kocham. Konie, psy, natura, całe te Kaszuby swoje. Tak. W ogóle nie miałem żadnej radości i wybrałem ten Meksyk. Stąd ten Meksyk, gdzie pijemy soki z marchwi, jemy sałaty, jemy gotowane warzywa. Warzywa, wiesz, no i po tygodniu przestało mi się kręcić w głowie, po dwóch tygodniach serce wróciło sobie do normy, metabolizm też się poprawił, bo rzuciłem taką niepotrzebną nadwagę, którą miałem, bo to też się tam gdzieś nazbierały te kilogramy, no i jakbym dostał drugiego życia, drugiego powera, więc jak zobaczyłem, że to tak działa, to nie chciałem tego zmieniać, tylko wspólnie razem z żoną postanowiliśmy właśnie założyć taki mały taki ośrodeczek, ekofolwark to się nazywa, a w związku z tym, że mamy tam ziemię, no to całe gospodarstwo przemieniłem na ekologiczne, no i teraz żyjemy tak sobie, cieszymy się życiem i przekazujemy to dalej. Podobno, jak byłeś u Państwa Kosmalskich w odwiedzinach, to leżałeś na dywanie i byłeś wtedy młodym człowiekiem, ja tutaj taki wywiad zrobiłam troszeczkę. No i ty patrzyłeś się, słuchaj, na te meble i to urządzenie tego mieszkania i mówiłeś, kurczę, jakie tu są ładne meble, jak tu jest ładne i ja też tak chciałbym mieć, ja też tak zrobię. Czy ty inspirowałeś się domem Państwa Kosmalskich, urządzając swój pałac tam na Kaszubach? Ja tak jakoś tak, wiesz co, jakoś tak, nie wiem skąd to się bierze, ale no mam takie jakieś ciągotki gdzieś tam w genach z tyłu. Bo na przykład lubię dużo rzeczy angielskich, nie wiem skąd, ale kiedyś jakieś tam badania DNA robiliśmy, takie skąd tam pochodzisz, oczywiście 70 parę procent to jest Polaka, ale inne geny z Anglii gdzieś się tam plączą. Brytyjskie to na przykład ja mam. Uwielbiam konie, jeżdżę konno, uwielbiam sobie strzelać. Mam samochody, wszystko angielskie. Nie wymyślam tego, nie? Defendery na przykład terenowe, czy tam Range Rover, nie? Psy, Labrador, później Pontier, Jack Russell i to mówię, też nie jest wymyślane i też lubię stare meble. A jakoś tak moje życie się też ułożyło, że praktycznie wychowałem się cały czas w dużych domach, w pałacach. Ojciec będąc kierownikiem PGR-u w tamtych czasach, no to te na ogół PGR-y mieściły się w starych dworkach po niemieckich, czyli biura były, kierownik mieszkał i tak dalej. Także ja od dzieciństwa się wychowałem w takich dużych pałacach, w takim całym wystroju takich tych i gdzieś to tam prawdę we mnie zostało. No i jak był taki moment, kiedy była licytacja i kupiłem dworek, w którym mieszkaliśmy, w Barnowie, tu zacząłem organizować wyścig, no i przyjechałem do tych Kołczygów, do miejsca, w którym się urodziłem, wróciłem z powrotem, kupiłem tamten dom, moje życie zatoczyło takie koło. Ja bardzo wierzę w przeznaczenie, bardzo. Wierzę w Boga, wierzę, że jest coś więcej poza tym życiem, które tutaj mamy. I to wszystko, co się dzieje, to ja tak zostawiam jakby, niech się dzieje, ja niczego na siłę nie robię. Ja na przykład nie wiem, dlaczego zacząłem uprawiać kolarstwo. No nie wiem, nie było w domu żadnego sportowca, nie było, oglądałem telewizję, a będę sportowcem, nie? Później zamarzyłem, żeby wyjechać do Włoch po karierze amatora, żeby zostać kolarzem zawodowym. Też nie wiadomo, ale no zostałem tym kolarzem zawodowym. Miałem okazję jako zawodowy prawie 10 lat jeździć największe wyścigi Tour de France, Giro d'Italia, wiele doświadczenia zdobyć i tak dalej. Będąc tam, mieszkając tam, mówię, dlaczego kurczę, my musimy jeździć tylko do Włoch, do Francji, a w Polsce nie mamy takiej imprezy, jak oni mają. Mają tak piękne tradycje kolarskie, jak my Polacy. I postanowiłem sobie taki następny cel, żeby Polska miała swój wyścig narodowy, jest nim Tour de Pologne, żeby przyjeżdżał cały świat na ten wyścig, żeby tak samo to się liczyło. I to naprawdę włożyłem w to serce, bo już prawie 26 lat
pamiętasz, jak Robin Kawiesi w tej nowej formule, ale to było wielkie moje marzenie, no bo to może tak górnolotnie brzmi, ale myślę, że każdy sportowiec ma w sobie taką dumę narodową, taki patriotyzm, bo jak ja zakładałem biało-czerwoną koszulkę i reprezentowałem swój kraj na Mistrzostwach Świata, na Olimpiadzie i tak dalej, to ja nie robiłem tego tylko dla siebie, ale dla nas wszystkich. Tak, i tak samo ten wyścig. Jak jestem szczęśliwy, jak ja jadę samochodem przed kolarzami, widzę tysiące ludzi na trasie. Łącznie Tour de Pologne w ciągu 7 dni na startach, premiach i wzdłuż całej trasy ogląda około 3 milionów ludzi. No to jest radość największa, jaka może być, że ty tym ludziom dajesz tam radość, a dwa, też taka fajna promocja Polski. No, pokazujemy Polskę w ponad 100 państwach na całym świecie, że my Polacy nie jesteśmy niczym gorsi. Ja to też tak bardzo przeżyłem, bo wyjechałem do Włoch w latach 80. No i wtedy byliśmy my postrzegani na zachodzie jako Paesi dell'Est, blok wschodni. Nie była Polska, nie była Czechy, nie było to. Taka linia narysowana, jak patrzyłem, oglądałem podręcznik szkolny mojej córki, to był blok wschodni na czerwono. Ale ty byłeś w ogóle pierwszym sportowcem z tego bloku wschodniego? Kolarzem, tak. Ja byłem kolarzem, a Boniek był piłkarzem. Z Zbyszkiem Bońkiem żeśmy trafili do Włoch i później Jan Paweł II. Także żeśmy promowali Polskę. Chyba oczywiście najwięcej zrobił dla nas Jan Paweł II. Żeby jeszcze Włochom bardziej pokazać, to już będąc organizatorem Tour de Pologne, zorganizowaliśmy dwa etapy we Włoszech. Był 70. jubileuszowy Tour de Pologne. Było prawie 7 lat temu, gdzie zrobiliśmy dwa etapy we Włoszech, ziemi włoskiej do Polski, szlakami Jana Pawła II. I startowaliśmy te w Madonna di Campiglio, na Passo Pordoi, takie piękne góry. No i w ogóle jak ci Włosi zobaczyli tą naszą organizację, to wszystko, to takie pamiętam tytuły w gazetach, że to była największa polska akcja taka logistyczna od czasów II wojny światowej Monte Cassino we Włoszech. Czy dzisiaj jesteś dumny bardziej ze swoich dokonań sportowych czy organizacyjnych? Ja myślę, że i to jest dla mnie bardzo ważne, no bo jako sportowiec w zasadzie mogę powiedzieć, no osiągnąłem to, co chciałem osiągnąć. Pewnie, że można było jeszcze więcej, można było, może gdybym na początku trafił do tej grupy zawodowej też trochę innej, nie? Bo ja przez pierwsze 3-4 lata straciłem swoją taką osobowość, jeżeli chodzi o tą mentalność zwycięzcy, bo wrzucili mnie od razu w takie tory, że muszę pomagać, nie wiem, Francesco Moserowi, Giuseppe Seroniemu, to jest kapitan, a ty musisz tutaj dla niego. No i się pogodziłeś w tym przez jakiś tam czas. Znaczy po prostu z hierarchii jakiejś było ustalonej. Hierarchii, tak? Dokładnie tak. I musiałeś tego przestrzegać i straciłeś tą taką fantazję, którą miałeś jako amator, bo jako amator wygrałem prawie 200 wyścigów. Wszystkie takie duże wyścigi, bo i Tour de Pologne, wyścig dookoła Settimana Bergamaska, wiele. W zasadzie były takie lata, szczególnie rok 80, jak sobie coś wymarzyłem, żeby wygrać, no to wygrywałem. Po jakichś tam 4 czy 5 latach zmieniłem drużynę, trafiłem do drużyny Carrera Inox Pran, no i tam już mogłem sobie też wygrywać coś dla siebie w tym peletonie zawodowym, bo wygrałem chyba 35 wyścigów. Z Leszkiem Piaseckim zdobyliśmy Mistrzostwo Świata w jeździe parami, takie trofeo baraki. Także, że się zrealizowałem, niczego bym nie zmieniał. A jako organizator myślę, że też, no, to jest naprawdę niełatwo wprowadzić imprezę tej rangi, jak jest World Tour, do tego kalendarza światowego. To jest tam naprawdę wielkie tarcia. Francuzi mają jakby monopol Tour de France i te wszystkie wyścigi, które są dookoła. Włosi, Giro d'Italia i wszystko. I tam wjechać ze swoją imprezą to jest naprawdę bardzo, bardzo trudno. Ale poprzez organizację, poprzez promocję, poprzez wszystko zdobyliśmy taką pozycję, że na przykład zobacz, jak teraz otworzył się sezon od 1 sierpnia. My jako Tour de Pologne jesteśmy pierwszym wyścigiem World Touru etapowym, który otwiera ten sezon, czyli największe zaufanie i drużyn, i UCI do nas, do Polski. A na rynku organizatorów w ogóle zostało tylko 5, bo tak, Francuzi z Tour de France, Włosi z Giro d'Italia, Hiszpanie z Vuelta a España, Benelux, tam cały ten, i Polska z Tour de Pologne. Rok 80 to jest taki bardzo dla nas, dla Polaków istotny rok. Mnie jeszcze nie było wtedy na świecie, ale ja wszystko sobie wyczytam w internecie i w książkach. I zastanawiam się, czy wy, sportowcy, kibicowaliście sobie nawzajem, bo w lutym na wierzchołku Monteverestu jako pierwsi Polacy stanęli Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki. Ty na igrzyskach w Moskwie zdobyłeś srebrny medal. Wyście obserwowali siebie nawzajem? Bardzo. Wiesz, jak to było? To było tak fajnie, że te centralne ośrodki przygotowań
olimpijskich, tak jak w Zakopanem, jak w Władysławowie, no to przyjeżdżały różne kadry. Przyjeżdżali bokserzy, kolarze, siatkarze, piłkarze. Na przykład jakbyś tak zeszła do restauracji rano, jak wszyscy jedli śniadanie, to byś miała tam, nie wiem, 20 mistrzów olimpijskich, mistrzów świata, no, Irena Szewińska, Kulej, Szurkowski, prawda, cała ta stołówka i wszyscy nawzajem, na przykład po treningach siadaliśmy sobie razem, gdzieś telewizję oglądaliśmy, taka integracja była niesamowita. Później jak Igrzyska Olimpijskie, oczywiście też, jak swój tam wyścig wygrałeś, no to szedłeś kibicować innym. Tak w ogóle lata 70. to ten sport był troszkę więcej niż sport, bo wiadomo, byliśmy pod wpływami Związku Radzieckiego i to była jedyna możliwość taka, żeby ta rywalizacja była, żeby pokonać gdzieś tam tego, jak to się mówiło, pospolicie Ruska. Ja pamiętam, no dla mnie szczególnie rok 80, przemiany u nas i tak dalej, ten gest Władka Kozakiewicza, a ja też w takiej sytuacji się znalazłem, gdzie jest dwóch Rosjan, mamy 130 km do mety, czyli jesteśmy tak w telewizji pokazywani na całym świecie ponad 2 godziny. No i to są dwie czerwone koszulki, jedna biała czerwona koszulka. No i teraz strasznie chcieli odjechać w dwójkę, bo to był dla nich bardzo ważny wyścig. Tam na trybunach był Leonid Breżniew, całe biuro polityczne i tak dalej. No oni chcieli wjechać pierwszy, drugi. No ja z nimi tam walczyłem, że rozdzieliłem i wygrał jeden, ale ja wygrałem z tym drugim. No i na pewno do tej pory zresztą, jak kibice mnie gdzieś tam zaczepią, to mówią, panie Czesławie, ale pan tam powalczył fajnie. Jest to takie miłe, bo mówię, wtedy był sport czymś więcej niż sam sport. Nie tylko same emocje, ale jeszcze z kim ty tam walczyłeś. Nie? Powiedziałeś, że wierzysz w przeznaczenie. Wierzysz w anioły? Oczywiście. Oczywiście, że wierzę w anioły, że ktoś się mną opiekuje. Słuchaj, ja tyle miałem sytuacji, podobnie jak i ty, prawda? Wiesz, ile razy w górach, mały błąd i to było życie. Tak samo na rowerze. Zjeżdżasz z góry gdzieś w Alpach czy w Pirenejach, nie tak wyjdzie w zakręt, a tam na dole przepaść i koniec, nie? Wielu kolegów, którzy jechali ze mną, straciło życie. No i to nie jest takie łatwe. I gdzieś zawsze wierzę w to, że ktoś się tam mną opiekuje, że bo, a poza tym wiesz, żeby wygrać, to musisz rzucić wszystko na jedną szalę, nie? Często pomyślałeś sobie, zdobywając te piękne szczyty, że no co się stanie, to się stanie, próbuję, nie? Tak samo na tym rowerze, jak do finiszu dojeżdżałaś, to nie myślałeś, że się przewrócisz, że się zabijesz, tylko że chcesz być pierwsza. No i to wtedy całkiem wyłączasz psychikę, wszystko, tylko po prostu widzisz tą krechę z przodu. One tworzyły wokół ciebie taki ochronny tunel aerodynamiczny. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Dawały mi powera. Powiem wam historię swojego życia, taką trochę, no oczywiście związaną ze sportem, ale dla mnie to była wielka, wielka przygoda. Ponieważ w roku 82 podpisałem kontrakt zawodowy, wyjechałem do Italii, no i tam całkiem inne życie, inaczej się człowiek odżywia, inaczej trenuje, jako amator to jeździło się takie wyścigi do 180 km, a jako zawodowy 280, nawet 300 km, 340 nawet jeden etap jechałem, więc całkowicie zmiana mojego życia, też taka szybka nauka i mentalności, a przede wszystkim menadżer, do którego pojechałem, mówi, przyjechałeś do Włoch, to musisz mówić po włosku, więc codziennie 20 słówek po włosku, w ciągu 2 tygodni już rozumiałem, co mówi. Praktycznie po miesiącu już mówiłem po włosku. Jest to teraz taki mój drugi język. Poprzez te zmiany, no też no musiałem poznać trochę te Włochy. I była taka sytuacja, że był wyścig Tirreno Adriatico. Mieszkaliśmy tam w jakimś hotelu i wtedy jeszcze nie znałem włoskiego, nic, to było chyba 3 dni we Włoszech były. No i słuchajcie, taka szybka szkoła życia, raz, że jestem u niego w Toskanii, 10 km od takiego miasta Luki. Trzeci dzień jak jestem w Italii, mówię, jedź do laboratorium i zrób sobie wyniki badań krwi. Ani języka, ani nie wiesz, gdzie to laboratorium, no nic, no jedź, zbadaj się.
No naprawdę, bo dla mnie taki szok, szukałem tego szpitala gdzieś po krzyżykach, odnalazłem. Później druga tego typu sytuacja, jesteśmy gdzieś tam na zgrupowaniu, jeszcze nie mogłem startować, bo jeszcze nie miałem licencji startowej właśnie w tym Tirreno Adriatico, jeszcze nie miałem licencji z Polski, więc byłem, trenowałem sobie, moi koledzy startowali, ja trenowałem. No był taki etap, który był bardzo długi, później jeszcze jakiś transfer samochodowy, to mówi, to wiesz co, to my pojedziemy na wyścig, a ty na rowerze przyjedź do Peschiery. Peschiera, nawet nie wiedziałem, jak to się czyta. No i dobra, no wystartowałem na tym rowerze. Okazuje się, że do tej Peschiery było ponad prawie 400 km. Wyruszyłem z rana, przyjechałem o 10 chyba wieczorem, już bez światła, bez niczego. Musiałem, nie wiem, były przejazdy na autostradę, na plecy rower przechodziłem przez autostradę, żeby przejść na drugą stronę ulicy. W barach gdzieś się pytałem, pokazywałem kartkę, wiesz, naprawdę to był dla mnie taki stres, taki szok, no tak jak taki niemowa, gdzieś trafić do kogoś. No i w końcu znalazłem ten hotel, trafiłem, no w ogóle ten lekarz, który się nami opiekował, był w szoku, mówi, ty przyjechałeś na rowerze, to od razu mi ciśnienie badał, tętno, mówi, nie, no jak ty to przyjechałeś, to ty jesteś wielki kolega. Tego typu przygody, taka szybka szkoła życia i też wracając jeszcze do tego zawodowego peletonu, kończy się sezon, no i ty musisz powiedzieć, ile chcesz zarabiać. A tutaj w komunie, jak byliśmy, to w ogóle branie pieniędzy za to, że ty uprawiałeś sport, to była hańba. Ty musiałeś uprawiać dla idei, nie? Tylko były puchary, dyplomy, a tak pieniądze to w ogóle nie mówiło się o pieniądzach. No i ten menadżer siedzi ze mną, sponsor, no ile pan chce zarabiać? Ja tak, no wiem, ile pan da. I tak to wyglądał pierwszy mój kontrakt. No tak jak pan myśli, no dobra, jak tyle dacie, to będzie dobrze, prawda? I się cieszyłaś z tego, co dostałaś. Dopiero później zorientowałaś się, wyceniłaś swoją wartość. To była też dla mnie taka szybka szkoła życia, żeby umieć sobie radzić w nowych sytuacjach, tak jak ta podróż do tego hotelu, jak ta nauka języka, jak umiejętność wycenienia swojej osoby, swojej wartości i powiedzenie, że twoja wartość jest taka. I to naprawdę było trudne, te bariery do przełamania, no bo wychowałeś się w innym systemie. Wychowałeś się w komunie, gdzie to wszystko było inne, gdzie nie mogłeś się wychylać, musiałeś być tak jak wszyscy równi. Ktoś się wychylił, to od razu budowany. No i na pewno to było dla mnie taka wielka, wielka trauma, wielka szkoła życia, ale dzięki temu no, nauczyłem się też inaczej funkcjonować. Dobrze, my tu mamy taki test dla naszych gości, dla naszych niesamowitych prelegentów. No. To jest koło fortuny. Aha. Ja cię z nim zostawiam, ty musisz nim zakręcić, a ja się chowam za kamerę i będę ci sprawiała różne niespodzianki i zadawała różne pytania. No dobrze. To co? Dobrze. Kręcimy. Pytanie. Gdzie znajduje się najstarsza szkoła w Polsce? A. W Warszawie. B. W Ciechanowie. C. W Płocku. W Płocku. Czy potrafisz odmawiać? Potrafię, chociaż przychodzi mi to z wielkim trudem. Jaki jest twój najgorszy zły nawyk? Nie wiem. Może, że nie umiem odmawiać. Jak wyglądałoby twoje życie, gdyby zabrakło w nim prądu? O, ciekawie by wyglądało moje życie, ponieważ kocham las, kocham naturę. Mógłbym spokojnie żyć bez prądu, bez telefonu, bez internetu. Dałbym sobie radę, jestem człowiekiem lasu. Także chyba byłoby ciekawsze nawet niż teraz. Jakie były słowa, które zmieniły twoje życie? Jak Jan Paweł II przemawiał tutaj na placu, niech się zmieni oblicze ziemi, tej ziemi, niech stąpi duch twój. To były te słowa chyba, które zmieniły nasze wszystkich życie. Jakie miałeś szkolne przezwisko? Krecik. No, w miarę sympatyczny. Nie był taki, nie to, że taki krecik, że komuś tam krzywdy robił, tylko on zawsze miał ciekawe historie. Co powiedziałbyś małemu Czesiowi, gdybyś go dzisiaj spotkał? Ojejku, co bym powiedział? Żeby robił to, co robi. Nie, niczego bym nie poprawiał.
my sprawdzamy, czy umiesz żonglować. Upór czy konsekwencja? Upór czy konsekwencja? Jedno i drugie. Wakacje we Włoszech czy w Polsce? W Polsce. Pizza czy makaron? Zależy jaki, ale raczej makaron. Szybki prysznic czy długa kąpiel? Zimny prysznic. Spokój czy adrenalina? Adrenalina. Rower czy samochód? Rower. Trening czy drink z palemką? Trening. Coś Cieśkowi nie wychodzi to żonglowanie. Nie widzę, zobacz jak ja to widzisz. Najbardziej euforyczny moment w Twoim życiu? Myślę, że jak wygrywasz i podnosisz ręce do góry i później grają Mazurka Dąbrowskiego, to dzieli się z tym zwycięstwem ze wszystkimi. Gdyby Złota Rybka mogła spełnić 3 Twoje życzenia, co by to było? Pierwsze zdrowie, 2 dużo miłości i dużo wolnego czasu. Jaką supermoc posiadasz? Myślę, że konsekwencja, dążenie do celu. Z żonglowaniem Ci nie wyszło, ale nie. Tak, o, to piłki możesz sobie tutaj wrzucić, tu mamy prezenty. Coś Ty, tak, Miśka. Prezenty. Było takie słuchaj jeszcze pytanie, które Ci nie daliśmy, ale czy lubisz dawać, czy dostawać? My bardzo lubimy dawać. Ja też. Ja no, też. To będzie jeszcze okazja. To jest najtrudniejszy wyścig, jaki się jedzie. I widzisz, i zobacz, ta sobie pomarańczowa teraz jedzie wolno, oddycha, to cały czas interwał masz, nie? A ta zapiennicza, zobacz. Zobacz, idą na finish. O Jezu, aż mam kejsa skórkę. Dobra.